Hello, hello, 3, 2, 1, 0. Dzisiaj Wam powiem, jak odlodowujemy lodówkę. Raz na jakiś czas zamrażalnik szczególnie pokrywa się lodem i wtedy jest mniejsze chłodzenie. Nowoczesne lodówki mają system automatycznego odmrażania. Niemniej jednak raz na jakiś czas robimy odmrażanie. O czym pamiętać? Jeśli wkładacie wodę ciepłą, to pamiętajcie, połóżcie deskę, żeby urządzenie chłodnicze nie było bezpośrednio nagrzewane, bo deska jest izolatorem. Lepiej trochę dłużej, jak się odmraża, niż zepsujecie sobie nowe urządzenie. Poza tym, jeśli już robicie coś takiego, to pamiętajcie, że delikatnie tutaj można gdzieś tam łyżkę, ale tylko delikatnie kawałek lodu. Nigdy nic na siłę. To wszystko ładnie odejdzie i wszystko będzie się ładnie odchodziło. Także pamiętajcie, na pewno nie stosować noża, tylko łyżeczką gdzieś tam nagarnąć trochę śniegu do zlewu, widzicie, w ten sposób i to jest wystarczające. Najważniejsze, żeby mieć świeże produkty, później będziemy mrozić, nie będziemy mieli zapachu ani żadnego charakterystycznego smrodu. Pozdrawiam Was jeszcze raz. Dłuższa przerwa była, ale takie są okoliczności. Elo, elo, 3, 2, 1, 0 mówił do Was. Start TV, siema. Żeby mieć dobrą lodówkę, pamiętajcie, że trzeba mieć trochę czasu. Zakładamy sobie tutaj zawsze jakieś ściereczki, żeby nie pozalewać kuchni. I najlepiej zrobić, jeżeli nasza żona, kochanka albo narzeczona jest gdzieś w pracy albo na wyjściu, wtedy odlodowujemy i nie mamy z tym problemu. Każda lodówka ma trochę inną budowę, ale pamiętajcie, nie stosujcie rzeczy nieodpowiednich. Czasem można taki kawał wziąć, ale tylko łyżką, nigdy nożem. Pamiętajcie, bo nóż bardzo niszczy powierzchnię i jest wtedy fatalnie. Pozdrowienia, serdeczności. Mówił do Was Star TV. Jeżeli chcecie inny temat, to dawajcie łapkę. Pamiętajcie, na deskę kładziemy lub na plastikową, lub na drewnianą. Taką deskę do krojenia, garneczek z ciepłą wodą. Czasem można dodatkowo wymyć jeszcze octem, wodą z octem, bo ocet zmienia zapach z lodówki na taki przyjemniejszy. Siema, miłego użytkowania. Hej!